Słuchać, żeby usłyszeć. Wrażliwe rozmowy o rzeczach ważnych. Podcast Piotra Żyłki. Nie naprawię wszystkich krzywd, nie odkupię win. Może nie muszę, może nie muszę, nie muszę. Stoisz z boku, to milcz, nie wiesz o mnie nic. Stoisz z boku, to milcz, nie wiesz o mnie nic. Nie ugoję wszystkich ran, nie bolą aż tak. Mogę żyć, mogę żyć. A przecież nie muszę, przecież nie muszę, nie muszę. Stoisz z boku, to milcz, nie wiesz o mnie nic. Stoisz z boku, to milcz, nie wiesz o mnie nic. Wypełniły mnie radością, którą zabił we mnie świat. I oblały mnie miłością, której ja nie byłem wart. Milcz, nie wiesz o mnie nic. Milcz, nie wiesz o mnie nic. Nie odkupię wszystkich win, nie naprawię krzywd. Wiem, już dzisiaj nie muszę, już dzisiaj nie muszę, nie muszę. Bo wypełniły mnie radością, którą zabił we mnie świat. I oblały mnie miłością, której ja nie byłem wart. Milcz, bo nie wiesz o mnie nic. Nie wiesz o mnie nic. Ja jestem uratowany. Jestem uratowany. Jestem uratowany, uratowany. Kiedy pod koniec ubiegłego roku miałem taki trudniejszy czas w swoim życiu, podejmowałem różne ważne życiowe właśnie decyzje i to się wiązało też z jakimś takim
kryzysem emocjonalnym na różnych poziomach. Jego najnowsza płyta bardzo mi pomogła. I dzisiaj przyjechałem do jego biura, studia, żeby posłuchać trochę, na tyle na ile się da, na tyle na ile się przed nami odsłoni, posłuchać, poznać człowieka, który stoi za właśnie za utworami, które pomagają nam, podnoszą na duchu. Myślę, że mówię nie tylko w swoim imieniu, ale pewnie w imieniu setek tysięcy, jak nie więcej ludzi. Paweł Domagała, cześć. Cześć. Cześć, ze wszystkim mam się witać teraz. Cześć wszystkim. Tak jest. Na początku może wyczyśćmy przedpole, bo tak się składa, że ja wychowałem się w Kielcach, ty wychowałeś się w Radomiu. Różne dziwne stereotypy krążą na temat właśnie między tymi miastami i ludźmi z tych miast. Wczoraj wieczorem spędziliśmy kilka godzin, nie pozabijaliśmy się. Nie pozabijaliśmy się, tak, tutaj ja myślę, że to są stare właśnie, już nie warto do nich wracać, a też... Ja myślę, że to zawsze było takie, odkąd takie z przymrużeniem oka. Ja mam dużo znajomych z Kielc i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tak jest, ja też mam znajomych z Radomia i też ich serdecznie pozdrawiam. Paweł, skoro wywołaliśmy Radom, to zróbmy taką małą retrospekcję. Wiem, że to może być trochę karkołomne, ale gdybyśmy mieli się przenieść do takiego czasu w twoim życiu, który był jeszcze, nie wiem, przed szkołą, przed tymi wszystkimi zaangażowaniami, które później się w twoim życiu pojawiły. I jesteśmy w Radomiu w okresie pewnie dorastania, jakiegoś tam definiowania się. Gdybyś miał wskazać z tego czasu takie, nie wiem, przestrzenie, momenty, wydarzenia, które mocno wpłynęły na, no właśnie, na twoją wrażliwość, na to, jakim jesteś człowiekiem, na to, co w twoim życiu jest najważniejsze, co byś powiedział? Nie wiem, czy jestem w stanie wybrać jakieś jedno takie wydarzenie. Wydaje mi się, że to bardziej chodzi o całą atmosferę i o rzeczywistość, jaka była tam w lata 90. w Radomiu, od jak w ogóle wyglądał świat wtedy. No wiadomo, internetem było podwórka, znajomości były i relacje takie face to face. I jakby jestem wdzięczny bardzo i myślę, że to miejsce, w którym teraz jestem, to w dużej mierze zawdzięczam wszystkim znajomym i w ogóle całemu dzieciństwu w Radomiu, tym, że tam każdy miał naprawdę wielkie marzenia, co się teraz rzadko zdarza, bo za tymi marzeniami szło taka determinacja, żeby się wyrwać, żeby sobie zapracować na te marzenia. Jakiś taki naturalny kult pracy wtedy był, przynajmniej w moim środowisku, że to było super i takie fascynacje i pierwsze muzyczne i tam debiutowałem w teatrze w ogóle 19 lat temu w teatrze w Radomiu, w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego była premiera spektaklu Punkiet, który był moim debiutem w ogóle aktorskim, takim profesjonalnym, bo wcześniej wygrałem casting, tam była taka akcja w Teatrze Radom Odważnej, były jakieś sztuki współczesne, dramaty i akurat wygrałem casting do dramatu Szymona Wróblewskiego z Krakowa. Punkiet to było o grupie skinheadów, w których jeden się zakochał w cygance, a jeden okazał się gejem, wobec czego to była duża, duża przygoda i właśnie Radom... A kogo grałeś? Ja grałem takiego, tego hedżta tej bandy. I tam to fajny w ogóle skład, bo było dużo takich właśnie takich funfli, wiesz, osiedlowych, chłopaki z Poprawczaka i też mieliśmy okazję z profesjonalnymi aktorami pracować, bo z tego duża, duża przygoda, ale wracając tak do tematu, no to uważam, że ten Radom i ta cała atmosfera w ogóle tych lat 90. takiej, że nie mieliśmy nic oprócz marzeń, nie wiedzieliśmy, jakie są możliwości, jak to wszystko wygląda, nie mogliśmy sobie zgooglować, sprawdzić na YouTubie, jak się robi piosenki, jak trzeba się zachowywać, co trzeba robić, tylko wszystko było jakoś takie organiczne i z wewnątrz, to jestem za to bardzo wdzięczny. Mm-hmm. A jak powiedziałeś o marzeniach, jakie ty wtedy miałeś marzenia? Wiesz co, ja chciałem robić to, co robię. Mm-hmm. Ja tutaj jestem pewnie w promilu osób na świecie, za co jestem bardzo wdzięczny, w którym spełniły się marzenia. To jestem w takim momencie, w jakim sobie wymarzyłem, żeby nie powiedzieć, że nawet dalej jestem, wobec czego tak, chciałem zawsze być muzykiem, śpiewać, grać koncerty, chciałem być aktorem. Inaczej sobie to oczywiście wyobrażałem, ale się udało. A co to znaczy, że inaczej sobie wyobrażałeś? Wiesz co, no bo ja jakby jestem wychowany nie
nie miałem możliwości chodzenia do teatrów, do różnych rzeczy. Ja się wychowałem po prostu z seriali, z popcornowego kina, z muzyki takiej, jaką słuchałem. Nie było wtedy jakoś takie, wiesz, wtedy to był czas tych subkultur, że byli metale, to wszyscy, ja byłem taki popowy cały czas, wobec czego nie wiedziałem, co jest modne, co jest niemodne, jak się robi, co trzeba, czego nie trzeba. I tak wszystko robiłem na wyczucie, co jest bardzo fajne. A czego słuchałeś wtedy? No wtedy dużo słuchałem bluesa. Tak jak ostatnio sobie myślałem, czego słuchałem takiego, to był Johnny Lang, to był taki młody bluesman, nie wiem, czy kojarzysz. No, miał taką płytę Lie to Me i on miał wtedy 17 lat i głos jak przepity stary bluesman i grał na gitarze i to bardzo mnie inspirowało, także w nim się zasłuchiwałem. Takie standardy, B.B. King. No z polskich zespołów to uwielbiałem raz, dwa, trzy, Jam, także tak. Powiedziałeś o marzeniach, które w tamtym czasie mieliście i powiedziałeś o tym, że no masz to szczęście, jesteś w tej grupie szczęśliwych ludzi, którym marzenia jakoś się spełniają, czy spełniły w życiu. W twoich utworach, nie tylko na tej płycie, ale w ogóle w twojej twórczości, dużo jest takich tematów, które może nie każdy marzy, żeby być, nie wiem, aktorem, czy piosenkarzem, czy twórcą muzycznym, ale myślę, że o takich uniwersalnych rzeczach jak piękna relacja, jak miłość, jak rodzina, no to każdy z nas marzy. O tym też jest dużo w tym, co, nie wiem, odsłaniasz na swoich płytach, czy opowiadasz na swoich płytach. Zaczynając od rodziny, od jednego z tych marzeń, które każdy z nas ma, często, kiedy już się wypowiadasz i coś odsłaniasz, nie tylko muzycznie, ale właśnie w rozmowach, w wywiadach, mówisz o rodzinie i używasz takiego sformułowania, że rodzina trzyma mnie na ziemi. Co to znaczy? Teraz jak to przeczytałeś, tak pomyślałem, że tak brzmi jakoś tak, wiesz, tak ostre, rodzina trzyma mnie na ziemi. Znaczy, tak naprawdę chodzi o to, że od tej płaszczyzny rodzina, powiedzmy od tej ziemi, dopiero na tym możesz wszystko budować, nie? Że to jest jedyna taka rzeczywistość, gdzie ja mogę być sobą. I od tego można dopiero wszystko budować, całą moją wrażliwość, zupełnie inaczej, wiesz, zacząłem postrzegać świat też przez pryzmat kobiet, które mam trzy w domu teraz i nigdy nie miałem, bo... Ale druga, no to taki głupi przykład, weź nie pytaj. Nie? Coś, co mnie stworzyło jako osobę znaną, muzyka. Jakbym nie miał rodziny, to ten utwór by nigdy nie powstał. Czyli to jest taka prawda. A druga rzecz, no to ja zawsze sobie tak myślałem, jak byłem na studiach, gdzie mówili nam o wielkich aktorach, którzy byli legendami i wszyscy się na nich uczyli. Ja większości tych nazwisk nie znałem. I to, że ja teraz będę... rozumiesz, wybitnym, nie wiem, muzykiem, malarzem czy kimkolwiek, to jest spoko, bo to jest jakby sfera zawodowa i fajnie się w niej spełniać, ale to rodzina będzie sobie przekazywała, że o, dziadek Paweł to był fajny gość, wiesz, o co mi chodzi, już jest tyle teraz fajnych, zdolnych artystów, że w pewnym momencie się skończy jako artysta, a tym ojcem będę mężem zawsze. Powiedziałeś, że rodzina mocno wpłynęła właśnie na twoją wrażliwość, zmieniła cię. Wiesz, to też jest, zawsze jest tak, że jednak ty pochodzisz z jakiejś rodziny i łączysz się z kimś, kto pochodzi z zupełnie innej rodziny, gdzie mają różne spojrzenia na inne rzeczy i czasami osoby o różnym spojrzeniu znasz tylko z daleka, z widzenia, ze słyszenia. Nagle jak jesteście, tworzycie rodzinę i żyjecie na co dzień, także widzisz te spojrzenia na co dzień i mówisz, kurde, coś w tym jest. Wobec tego zmieniasz też swój punkt widzenia na pewne rzeczy. O coś takiego chodzi, ale na pewno jestem łagodniejszy i mniej radykalny w osądach i w ogóle jestem mniej radykalny dzięki rodzinie. A co to znaczy mniej radykalny? No wiesz, to nie jest takie wszystko dla mnie. Może to też jest kwestia wieku, nie? Bo jak jesteśmy młodzi, to nam się wydaje, że wszystko jest takie albo czarne, albo białe. A życie tak nie wygląda. Wobec tego dużo mi dała też rodzina. No i ta taka kobieca wrażliwość, z którą obcuję na co dzień, której mi też brakowało jakby w życiu. I to jest bardzo cenne. Takie, wiesz, takie spojrzenie na świat z zupełnie innej perspektywy. Wczoraj, jak rozmawialiśmy, dużo, i to naprawdę było poruszające, pięknie mówiłeś i mówisz o swojej żonie. Jesteście 15 lat razem. I jak to zrobić tak, żeby być 15 lat razem w związku, być mężem, żoną,
mieć dzieci i po tych 15 latach, no ja kiedy wczoraj cię słuchałem i kiedy o niej mówiłeś, to było mega autentyczne, miałeś taki błysk w oczach. Jak to się robi? Przede wszystkim trzeba sobie wybrać fajną żonę, myślę, że było to jest jakby kluczowe, no, byłoby to niemożliwe. No wiesz, ja mam szczęście, że Zuzka jest naprawdę fajna, ale nie wiem, jak to się robi, po prostu no nie odpowiem, nie dam jakiejś takiej recepty, no. Jak to się robi? Po prostu trzeba dobrze wybrać i tyle. Ja mam dużo łatwiej. Nie wiem, co wybrał jakąś taką, której bym nie lubił. Trzeba się lubić przede wszystkim, nie? Kilkakrotnie w różnych przestrzeniach mówiłeś o tym, jak ważna jest wierność. Ten taki słynny twój cytat, który chyba wielokrotnie obiegł internet. Dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę chciałbym się jej trzymać, bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło. To nie jest też takie oczywiste w dzisiejszych czasach, nie? Wiesz, a nie wiem, nigdy nie możesz być rycerzem albo żeby być takim, wiesz, no wszyscy bohaterowie i jak przejdziesz kulturę, no to są wierni jakiejś przysiędze, składają obietnice i poświęcają życie, żeby jej dotrzymać. Dla mnie to jest jakieś takie, że w tym świecie takim na wskroś nowoczesnym mam szansę być takim rycerzem i też gdzieś spełnić takie marzenie ukryte, wydaje mi się, w każdym z nas takiej rycerskości tak naprawdę. I to mnie buduje jako mężczyznę. To, że jestem wierny przysiędze, którą się złożyło, nie? Ja staram się na każdej płaszczyźnie. To jest jakby najważniejsze dla mnie płaszczyzna mojego życia, wobec tego tutaj już, kurde, no każdy chciał być takim rycerzem. Przynajmniej ja chciałem być, jak byłem dzieciakiem. No i mogę. Masz żonę, ale masz też dwójkę dzieci. Jak ty się odnajdujesz jako ojciec? To był początek życia, koniec życia, jak się dziecko urodziło pierwsze? Powiedziałbym takie dopełnienie życia, że często się tak mówi, że jak się urodzi dziecko, to się wszystko zmienia. To jest prawda, ale też nie jest to prawda, bo to nie jest tak, że to ci się zmienia, urodzi się dziecko i nagle ci się totalnie wszystko zmienia, masz inne spojrzenie, tylko że to jest bardzo długi, powolny proces i jak po iluś latach spojrzysz na siebie sprzed dzieci, ja na przykład nie pamiętam tamtego życia. Nie pamiętam jakby tamtego życia, ono jest fajne i ten, ale jakby jest tak mało istotne, dla mnie przynajmniej, mówię o sobie, że aż mnie to zadziwia. To znaczy, że uczysz się zupełnie, tak naprawdę uczysz się miłości, bo zupełnie inaczej kochasz kobietę, jeżeli ona jest też matką twoich dzieci. Zupełnie inaczej doświadczasz, ja doświadczyłem takiej totalnie bezinteresownej miłości. Po prostu dajesz to i nie chcesz naprawdę, nie chcesz nic w zamian. Naprawdę ci zależy tylko na tej drugiej osobie. Też jest super to, że jakby swoją żonę czy partnera kochasz też przez pryzmat jej miłości czy jego miłości do dzieci, nie? Znaczy ja przynajmniej tak też mam, że kocham też Zuzkę przez pryzmat jej miłości na przykład do pracy, że jak widzę, że jak ona się zapala do czegoś, że jest zdolna na scenie, to ją jeszcze bardziej kocham, jak widzę, że ona jest, że jak ona coś tak bardzo kocha. No i też oczywiście to może być, że jak widzę, że jak ona kocha swoją pracę, jak się do tego, ale jak widzę, jak kocha dzieci, to też jakoś w jakiś sposób ta jej miłość do dzieci napędza moją miłość do niej. Nie? Tak jakby się zakochiwał w jej miłości do kogoś innego niż do ciebie. I to jest bardzo takie otwierające, że ta miłość ci się poszerza, że jakby definicja tej miłości staje coraz szersza, wobec tego ty jesteś w stanie więcej dać, ale też jesteś w stanie więcej przyjąć. Bo nawet jak kogoś nie lubiłeś, nie wiem, ja tak mam, nie wiem, albo mówisz taki chujek i patrzysz na niego i widzisz, że to jest świetny ojciec, jak kocha swoje dzieci, to jakoś ja przynajmniej tak naturalnie patrzę na niego łaskawszym okiem i zaczynam do niego jakoś go bardziej kochać przez to, jak on kocha swoje dzieci, wobec czego uruchamia się w tobie jakiś pewien rodzaj miłości, który nie mówię, że jest niedostępny dla ludzi, którzy nie mają dzieci, bo pewnie jest na jakiś, pewnie jest to trudniej, ale jest dostępny, ale uruchamia się w tobie jakiś rodzaj miłości, o którym nie miałeś pojęcia, że jest, że istnieje. Użyłeś słów przed chwilą, świetny ojciec. Co dla ciebie znaczy być świetnym ojcem, albo nie wiem, jakim ty chcesz, próbujesz być ojcem?
to będzie tak, że to moje dzieci za ileś tam lat zdecydują, jakim jestem ojcem, jakim byłem ojcem, ale wydaje mi się, że bycie świetnym ojcem to jest bycie optymalnym ojcem ze wszystkimi swoimi wadami, cechami charakteru, że też, wiesz, wyżej dupy nie podskoczysz też, żeby się tak nie napinać, że musisz być, że jest jakiś wyznacznik czy jakiś jeden model świetnego ojca. To musisz być świetnym ojcem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje cechy charakteru i, wiesz, ułomności, jakie masz. Także ja bym się bardzo był daleki od dawania jakiejś jednej definicji, co to znaczy, wiesz, bycie świetnym ojcem. Co innego jest, nie wiem, bycie świetnym ojcem, nawet jeżeli jesteś muzykiem czy aktorem popularnym. I tutaj też wchodzi w ogóle ochronę jakby prywatności dzieci, że musisz coś, nie robimy zdjęć, nie ma, jestem z rodziną, musisz być jakieś, a co innego, nie wiem, jak jesteś świetnym chirurgiem, tylko ty potrafisz przeprowadzić jakieś operacje i nie możesz tym dzieciom poświęcić tyle czasu, ile byś chciał, ale ratujesz czyjeś życie. To jakby są różne rzeczy, także każda taka sytuacja jest zupełnie indywidualna. To w takim razie, odwracając trochę to pytanie, nie tak uniwersalnie, wiadomo, bo w ogóle dawanie uniwersalnych rad jest bardzo śliskie i trudne i chyba raczej powinniśmy tego unikać, ale jakim ojcem ty próbujesz być? Co dla ciebie jest ważne w ojcostwie? Wiele rzeczy możemy się zmienić i w wielu rzeczach mogę nie mieć racji. Na dziś. Że po czasie okaże się, że to był jakiś beznadziejny debilizm, ale jedno coś takiego, że chcę, żeby moje dzieci wiedziały, że bez względu na wszystko zawsze będę je kochał. Że po prostu nic się nie może wydarzyć takiego, żebym przestał je kochać i o nie walczyć i być przy nich. Jeżeli będę miał tę świadomość, to znaczy, że dobrze. Wyobrażam sobie, że pracując tak, jak ty pracujesz, często, nie wiem, czy wyjeżdżasz gdzieś w trasę, jak pracujesz w przestrzeni aktorskiej, no to gdzieś też znikasz. Jak to się godzi, w sensie budowanie relacji z żoną, budowanie relacji z dzieciakami, z tym trybem, w którym ty funkcjonujesz? Oczywiście, no z żoną to nie ma problemu, ona też jest aktorką, też pochodzi z aktorskiej rodziny, praktycznie rodzice, wujek, ciocia, wszyscy naokoło. Zuza się śmieje, że ona jak była dzieckiem, myślała, że wszyscy są aktorami, że tak wygląda praca. Jeżeli chodzi o dzieci, no to są na przykład tak po weśnie pytaj, jak to każdy przychodził, chciał zdjęcie, jak szedłem z dzieckiem, zaczepiali mnie. Dziecko też nie rozumie, że to, co się dzieje, tylko ktoś im zabiera ojca. Wobec tego to asertywnie urwałem, nie zważając na konsekwencje i na to, co się dzieje. Po koncertach zawsze się staram wracać, żeby przynajmniej śniadanie zjeść, wiesz, wobec tego też zrezygnowałem z zostawania 3-4 godziny po koncertach, żeby sobie robić selfie i podpisywać, bo są jakby rzeczy, tak jak mówię, ważniejsze. Z drugiej strony to też jest taki rodzaj pracy, że powiedzmy jestem 3 miesiące w trasie, ale potem 3 miesiące siedzę w domu, nie? Też oczywiście to nie jest tak do końca, że w Polsce show business są takie pieniądze, że możesz zagrać sobie jeden film, bo ty masz wywalone na cały rok, tylko jednak musisz pracować, ale jeżeli ja miałem taką możliwość, że sobie tam zrobiłem jakąś poduszkę bezpieczeństwa, to po prostu też odmawiałem pewnych rzeczy, tak, żeby po prostu pobyć w domu i to jest potem już kwestia wyboru, nie? A jest taki lęk, że, bo też to tak działa, że 2-3 razy odmówisz, dzisiaj się bardzo wszystko szybko dzieje, wobec tego bardzo łatwo ludzie cię kochają, ale bardzo łatwo o tobie zapominają, czy bardzo łatwo też cię nienawidzą. Wobec czego jak sobie wywalisz z głowy, to najwyżej będę zaczynał od początku. Raz mi się udało, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że się uda drugi raz. Poświęcisz te jakieś rzeczy, na które nie do końca czasami masz ochotę, no to też jesteś w stanie jakoś tak lawirować. No ja na przykład, wiesz, po weźmie pytaj, po płycie 1984, no bardzo dużo koncertów graliśmy, to 200 dni w ogóle w roku i wiem, że drugi raz tak nie zrobię, bo to za dużo mnie kosztowało. Nawet dzieciaki tego, wiesz, może tak nie odczuwały, bo jak nie byliśmy daleko, to ja wracałem, żeby rano być, potem jeździłem, ale to jest, wiesz, to jest taki rodzaj zmęczenia, że już więcej tak nie zrobię, po prostu będę sobie to raczej porcjował, że też się uczysz na błędach. A miałeś takie momenty, że wracałeś z trasy, wchodziłeś do domu i nie wiem, trzeba było coś zrobić właśnie czy w domu, czy z dziećmi, a ty już padałeś na twarz i nie, dajcie mi spokój. W sensie, dajcie mi spokój, nie miałem, ale ja to bardziej w trudnych momentach, ja mam taki patent na anegdoty, że zawsze będę sobie myślał, kiedyś to będzie anegdota, powiem na starość w książce, to ludzie się uśmiechną. I to jest cudne, już kiedyś opowiadałem tę historię, że wracam jakieś po trasie o 3 w nocy, Baśka była mała, nie spała, Zuzka ją tam nosi i mówi, o, to gwiazdą roka już byłeś.
teraz masz Baśkę, i jakby rozśmieszył mnie to zdanie. I wiesz, miałem Baśkę, to też jest fajny taki przeskok, że tutaj jest koncert, to wszystko. Organizatorzy, panie Pawle, co pan zje, czego się pan napije, a potem wracasz, masz Baśkę, to i to tam Hankę trzeba do szkoły, to trzeba to. To jakoś tak ci równoważy to, co jest prawdziwe od tego, co jest chwilowe i też fajne, ale jakby nie jest tylko twoim życiem. Staram się zlokalizować Pawła człowieka, w sensie nie Pawła gwiazdę, tylko Pawła w jego codziennym życiu i w tym, co jest dla ciebie ważne. Powiedziałeś o rodzinie, powiedziałeś o ojcostwie. Kiedy myślisz o sobie jako o mężczyźnie, to co dla ciebie jest najważniejsze? Poza tymi przestrzeniami, które już naturalnie wymieniłeś. Wiesz, no odpowiedzialność za swoje czyny. To, że jak coś spieprzysz, to bierzesz to na klatę. Nie usprawiedliwiasz się, tylko wiesz, że z każdej sytuacji można wyjść moralnym zwycięzcą. Druga rzecz to ja lubię taką odwagę, taką, wiesz, walkę, jak coś jest trudno, to lubię takie wyzwania, wiesz, że a to taki rodzaj rywalizacji, nie wiem, to nie jest jakiś spersonalizowane, ale z jakimś problemem, że a no to go rozwiążę, to dowalimy, to mnie jakby, wydaje mi się, że taki mężczyźnie, jak ja to rozumiem, to jest potrzebne coś takiego, że masz jakiś taki cel i do niego dążysz, taki, jeśli masz do zdobycia jakąś nagrodę, nieodkryty ląd, nie? Taki, że to jest super, no to spróbuję tak, jak jeszcze nikt nie robił, to mi się podoba, to mnie nakręca. Masz 37 lat, podejrzewam, że w intensywności i życia rodzinnego, i prywatnego, i życia zawodowego, no jakieś kryzysy pewnie miałeś, jak sobie ty radzisz z kryzysami? Jeśli mogę w ogóle o to zapytać. Wiesz, mulę na początku, ale jakby jestem takim raczej, że działaczem, że nie oczekuję pomocy z zewnątrz, tylko staram się sobie stworzyć możliwości. Jakby mam, też jestem tak wychowany, że jeżeli coś nie dzieje, no to kombinuję, to jest dla mnie mega wyzwanie, żeby coś poradzić, żeby znaleźć jakieś takie rozwiązanie, że nikt się nie spodziewał i pyk, jestem tam, gdzie chciałem być. No i też mi pomaga mega to właśnie takie, ja to nazywam anegdotowe myślenie, że sobie tak myślę, że z perspektywy czasu, ile razy ty, ja, czy każdy z nas był w takiej sytuacji, że myślał, że już gorzej nie będzie, no to już jest najgorsza sytuacja, a jednak się udało, jakoś to wszystko funkcjonuje, że też jest mój ulubiony cytat z Biblii, wystarczy ci mojej łaski. To mi zawsze się podoba, że kurde, masz w sobie wszystko, żeby być szczęśliwym, wiesz. Też oczywiście, ja nigdy też nie miałem takich, jak masz, sobie założysz, że za pierwszym razem na przykład trafisz, albo że to będzie wielki sukces. Ja sobie nie zakładam, że sprzedam 100 tysięcy płyt, jak sprzedam 30 tysięcy, to będę nieszczęśliwy, że zrobię same soldauty. Jak będę miał po prostu 3 soldauty, a resztę po 50%, to będę nieszczęśliwy. Nie mam jakby takich celów, tylko po prostu chcę sobie grać i spokojnie żyć. To jest dla mnie najważniejsze, wiesz, że nie mam też jakby takich wielkich jakichś aspiracji, tylko tak co będzie, to będzie. I jak widzę, że jest możliwość, to wtedy idę, ale nie mam tak, że od razu sobie stawiam jakieś takie cele, że za chwilę dostanę Oscara, będę grami i czy wypełnię narodowy. To nie mam tak, bo bym się na pewno szybko rozczarował, wobec tego też sobie stawiam takie bardzo konkretne działania z dnia na dzień. No to w tym tygodniu sobie zrobię to, w tamtym to. Jak już jestem coraz wyżej mi idzie, no to sobie jakby tak robię. Jak jestem na tym dnie, no to sobie myślę, co następnego dnia mogę zrobić, żeby wyjść gdzieś wyżej. A miałeś takie momenty, że jednak był taki kryzys, że tymi mechanizmami, które teraz opowiedziałeś, że to było niewystarczające, że nie byłeś w stanie sobie tak poradzić sam z siebie, że nie wiem, otworzyłeś się na jakiekolwiek wsparcie dookoła, bo też w jednym z utworów śpiewasz o tym zamykaniu się na świat. Znaczy wiesz co, to też jest coś takiego, bo czasami uważam, że trzeba się zamknąć na świat, odciąć się i żeby nikt nie miał do ciebie dostępu, bo musisz pobyć sam ze sobą, sam w swojej porażce, sam w swoim smutku, w swojej niemocy. Wiesz, i to też jest bardzo ważne. I zależy, jak do tego podchodzisz, bo możesz do tego podejść jako do porażki, ale możesz do tego podejść jako do jakiejś szansy. I na przykład, nie wiem, ja chodziłem na terapię, nie? To też dla mnie był jakiś taki krok naprzód. To znaczy, że poproszenie o pomoc kogoś też jest rodzajem tego małego kroczku, który ciebie indywidualnie ciągnie do góry, czyli w tych małych kroczkach dużo rzeczy jest. Na przykład też takim krokiem naprzód może być właśnie to, że sobie pozwolisz na to, że coś
jest źle. No jest źle, no teraz jest źle, no po prostu wszystko się zawaliło, jestem, nie mam pieniędzy, nie mam pracy, nie mam perspektyw. To jest w takim momencie, okej, no dobra, to sobie trochę tutaj pobędę, zobaczę jak mi tu jest, zobaczę co tutaj, co jest we mnie w tej przestrzeni, czego nie znałem z inny. O kurde, to jest super, ta moja cecha jest super, nie znałem jej, to mogę ją wykorzystać, żeby iść dalej. I jeżeli takie sobie zrobisz myślenie, to wydaje mi się, że łatwiej ci znaleźć wyjście z bardzo trudnych sytuacji. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy posłuchali drugiego utworu. A kiedy świat rozpadnie nagle się na miliard małych strat, na miliard małych strat, ja będę stał, gdzie zapomniany ból, czekając, żeby znów przemówił jakiś Bóg. Ja będę stał wśród zapomnianych praw, z nadzieją, żeby znów pojawił się mój Bóg. Się na kilka wielkich kłamstw, na kilka wielkich kłamstw, będę stał, gdzie wykrzyczany żal, czekając, żeby znów przemówił jakiś Bóg. Będę stał wśród zapomnianych praw, z nadzieją, żeby znów pojawił się mój Bóg. Nagle się na miliard małych strat, na miliard małych strat, ja będę stał, gdzie wykrzyczany ból, czekając, żeby znów przemówił jakiś Bóg. Będę stał wśród zapomnianych praw, z nadzieją, żeby znów pojawił się mój Bóg, pojawił się mój Bóg.
utwór Czekając. Kiedy on powstał? Stoi za nim jakaś historia konkretna? To nie jest jakiś najnowszy numer, bo on już miał wejść na pierwszą płytę, ale nie wszedł. Potem miał na drugą też jakoś nie wszedł i wszedł na trzecią płytę. I chyba to był koniec liceum albo początek studiów, bo już po knajpach też go grałem. On oczywiście tam trochę się zmieniały słowa i muzycznie, ale jakby cały taki koncept to powstał wtedy. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, że to taką dużą inspiracją do napisania tego utworu były Wielkie Nadzieje, książka Great Expectations, bo tam zwróciło na mnie uwagę to, w ogóle chyba tak się dzieje, że takie jak stajemy się gorsi, coś robimy w ogóle, to się dzieje takimi niepostrzeżenie, że tam nie tak, że od razu robisz coś mega złego, od razu się zły, tylko masz jeszcze jakby szansę się w pewnych momentach wycofać z tego, że nic się nie dzieje tak od razu, tylko to idzie jakby małymi kroczkami i miałeś mnóstwo możliwości, żeby to zatrzymać, nie? I że ten świat właśnie się, to są takie miliardy małych kłamstewek, które sprawiają, że to wszystko się staje jedną wielką fikcją. I to była jakaś taka myśl przewodnia i sobie pomyślałem, też taki obraz gdzieś mi się pojawił, że jeżeli na przykład ten świat się zupełnie rozwali w jakiś bardzo metaforyczny sposób i będziesz stał na jego zgliszczach, to czy wtedy jest możliwość odbudowania? No i wtedy co możesz robić? Możesz tylko czekać, bo już ty nic nie możesz robić, jak się pojawi jakiś Bóg i od nowa zaczniecie to budować. W wywiadzie, którego udzieliłeś w styczniu tego roku, mówisz, że nie ukrywam, że jestem katolikiem i wierzę w Jezusa, ale swoją wiarę traktuję poważnie. Co to znaczy, że jesteś katolikiem i swoją wiarę traktujesz poważnie? Jeżeli się deklaruję jako katolik w sferze publicznej, akurat ja, bo każdy w swoim, to będąc chujem, ludzie nie patrzą tylko na mnie, na chuja, tylko jakby na całą tą prawdę, która za tym idzie, że ona jest nieprawdziwa. Wobec tego muszę to na tyle poważnie traktować, że wiedząc, że biorę jakby też odpowiedzialność za to, że też jestem, nie jestem jakimś tam, że są te, nie będę używał brzydkich słów, jest powiedzmy ten kler, który wiadomo, jakie mam o nim zdanie, ale że też ja jestem jakby też na pierwszej linii frontu, na moim poletku, to znaczy, że jeżeli się deklaruję i mówię coś, wiesz, na zasadzie nie mogę mówić o tego, co mówię o żonie, o rodzinie i chodzić na dziwki. Rozumiesz, bo nie tylko kompromituję siebie, bo to jest wywalone, że domagała, ale jakąś wielką prawdę, która może ludzi uratować, niweczę je niższe i biorę odpowiedzialność za tych, którzy przeze mnie słusznie nigdy jej nie doświadczą. Dlatego w tym sensie o tym mówię, że jeżeli się zadeklarowałem, mówię, że jestem katolikiem, to muszę na tyle, na ile mogę i starać się z całych sił być takim, żeby po prostu nie kompromitować tego, w co wierzę, bo mogę zrobić krzywdę innym ludziom, którzy na przykład być może przeze mnie chcieli gdzieś coś zobaczyć, coś zrozumieć, a ja im to odbiorę raz na zawsze, bo może tak się zdarzyć. W twoich utworach, znowu nie tylko na tej płycie, ale w ogóle, kiedy ich słucham, to są takie rysy, nie wiem jak to nazwać, twojego, nie wiem, życia wewnętrznego, twojej duchowości, które są dla mnie bardzo poruszające. Jak twoje życie wiarowe się kształtowało? W sensie, gdzie ono się zaczyna? To myślę, że to tak, jak to w Polsce u każdego, no, taka ludyczna wiara, taka, wiesz, no, babcia chodzi, rodzice i to wszystko tak wygląda, tak trochę bez świadomości. Także też uważam, że każdy, nawet katolik, musi być w pewnym momencie konwertytą, przejść na ten katolicyzm, jeżeli chce, jeżeli taką podejmie decyzję. No ale dla mnie w ogóle to jest paradoks, bo dla mnie takim przełomem był jednak Louis, czyli Anglikanin. A na jakim etapie to mniej więcej było? To było tak jakieś końcówka liceum, początek studiów, nie? Ja też nigdy nie byłem jakoś tak, nie byłem, dalej nie jestem, że tak powiem, w żadnych, ktoś na nie zgrupowania, tylko wspólnotach, w sensie ja byłem jakby daleko od tego i dalej jakoś nie czuję, że to jest moja droga. Wobec czego tak to była bardzo indywidualna taka droga, dość intelektualna. Pamiętam, że kiedyś baptyści też przyjechali, także też miałem
miałem zajawkę. No ale jakby wszystko mi się skliło, jakby potem lubi się potem jeszcze to zaczęło się od kiedy mieliśmy twarze, potem przeczytałem jego praktycznie wszystko, potem jeszcze jego to potem jakoś przez niego trafiłem do Tolkiena, listy Tolkiena i jakoś mi się to wszystko zaczęło składać. To co w tym Lewisie takiego było, że ci to popchnęło, tak jak mówisz, w stronę konwersji z bycia katolikiem na bycie katolikiem, słuchaj? Wiesz co, bo to było coś takiego, że takie bardzo logiczne i szczere odpowiedzi na pewne pytania, odłączone zupełnie jakby od kultury, w której się żyje. Wiesz, od tej sfery politycznej i jakoś kulturowej, takiej po prostu takiej wewnętrznej, że jeżeli coś jest tak i uważasz, że jest tak, świat jest, no to z tego wynika to i to. Tak bardzo, bardzo trochę intelektualne podejście i też taka trochę, jakby to powiedzieć, mimo całej mojej niechęci do instytucji Kościoła, w sensie składu ludzkiego, kleru i wszystkiego, że mimo całej tej niechęci i graniczącej z obrzydzeniem, jednak taka niefajnie, niekomfortowa, nie wiem, świadomość czy uświadomienie sobie, że jednak to ma sens. Jakby mimo tego, tych ludzi, to jakby cała idea, to jest złe słowo, jest mi przynajmniej najbardziej się skleja w logiczną całość. A co to znaczy, że się najbardziej skleja i najbardziej ma sens? Bo to jest bardzo ciekawe, że argumenty, to jest ciekawe bardzo moim zdaniem u Lewisa i też u Tolkiena, i że argumenty, które są argumentami przeciwko, dla nich są argumentami za. I to były też moje argumenty. No, że jeżeli jakby taka, zakładając, że jeżeli symbol, nie wiem, symbol, figura Jezusa jest obecna w różnych mitologiach, w różnych, na całym świecie, w jakimś przewrotnej formie, w inny sposób, jednak to jest jedna i to ludzie niezależnie od siebie wymyślili gdzieś to jest, ale jednak niezależnie ludzie wymyślili jedną historię, żeby sobie wytłumaczyć świat, czyli ona wynikała z jakiejś wewnętrznej tęsknoty, była jakby odpowiedzią na to samo pytanie, była taka sama odpowiedź w różnych kulturach, ale taka sama, czy żyjesz w Ameryce Południowej, w jakimś, wiesz, małej wiosce, czy żyjesz w Anglii, czy gdzieś, ale czy jest ta sama odpowiedź, czyli jak to chyba Tolkien nazwał, Jezus jest mitem, który stał się rzeczywistością, że jakby ta wewnętrzna tęsknota, to co wymyśliliśmy sobie tą historię, na początku było słowo, jakby ona się stała rzeczywistością, że jakby ta nasza tęsknota przygotowywała nas na to, co się wydarzyło. Wobec tego obaliło to ten mój argument, że w różnych kulturach, w ogóle nie tylko w chrześcijaństwie, jest dokładnie ten sam model. Także to jest po prostu wymyślone, tylko każdy to sobie inaczej robi. Oni to użyli jako argument za. No tak, czyli to musi być prawda. I dużo jest, dużo tam jest, wiesz, takich... A mówisz, że twoje poszukiwanie było głównie intelektualne, też wczoraj... To nie będzie miał głównie, ale... Ale pewne rzeczy po prostu też się czuję i po prostu, wiesz, się zdarzają, bo nie wiem, tak jak... To też się odwołam do Lewisa, zaskoczony radością, nie wiem, czy czytałeś. No i tak jak on opisuje, jak zobaczył ten ogród, że poczuł jakby to piękno i to wszystko, i powiedział, jeżeli ktoś tego nie poczuł, to nie ma w ogóle po co dalej czytać tej książki, bo się nie dogadamy po prostu, bo tego nie zrozumie. A ja akurat miałem dużo takich momentów w życiu, gdzie się tak czymś wzruszałem, tak czułem, że jest jakieś dobro mimo zła, i że to było takie zaskoczenie właśnie takim pięknem, do którego czuję jakby tęsknotę. Też nie wiem, czy tak masz, ale ja tak mam, że czasami, chociaż tak jak mówię, jestem bardzo spowiednym człowiekiem, bardzo, bardzo wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, nie wiem, że mi się wszystko póki co układa na tyle, na ile może, to czasami czujesz jakąś taką skręcającą tęsknotę za czymś, nie wiesz za czym i nie ma na to odpowiedzi. To jest taka tęsknota, na którą żadna terapia, żaden ksiądz, żadna książka, żadne rekolekcje, nic
ci nie odpowiedzą na tę tęsknotę. Po prostu na nią nie ma odpowiedzi gdzieś tu i to też jest dla mnie jakby taki dowód już nieintelektualny, że w każdym jest tęsknota za czymś, o czym nie do końca wie, ale że wie, że gdzieś jest coś, co mu się należy i to jest zajebiste. I coś takiego też mam, taki pierwiastek w sobie, że mam tęsknotę za czymś, żeby być takim do końca spełnionym, a jakoś czuję, że tu nie będę. A mówisz też, że jakoś na tym etapie, o którym przed chwilą mówiłeś, czyli etapie Luisa, szukania argumentów za, przeciw, mieleniu tego w sobie, to było kiedyś, nie? Kiedy poszukiwałeś, wchodziłeś w to, dokonywałeś tej konwersji, przejście z katolicyzmu na katolicyzm, czy z bycia katolikiem na bycie katolikiem, ale dzisiaj, kiedy wiem jak jest, nie? W sensie jest dużo, dużo trudnych i bardzo złych rzeczy w naszym kościele się dzieje, to jak dzisiaj sobie szukasz argumentów, odpowiedzi, dlaczego dalej tym być, bo mnóstwo ludzi, to niekoniecznie są ludzie, w cudzysłowie, tam wrodzy kościołowi, tylko ludzie, którzy od lat są we wspólnocie kościoła, no mają, no coraz trudniej jest im być w tej wspólnocie, to ty jak szukasz takich argumentów teraz za, to jakie to są argumenty? Tak jak w rzece trochę napisałem, że też mam taki jakby kryzys, że miałeś przyjść przez człowieka, nie chcę znać cię tylko z ksiąg, bo trochę tak jest, że tak teoretycznie, że chciałbym mieć jakąś taką namiastkę czegoś, żeby właśnie ktoś był taki, jakiś autorytet, ktoś, kto może mi coś tak wskazać. I to nie jest mocny argument intelektualnie, co teraz powiem, ale dla mnie jest on wystarczający, przynajmniej na ten etap i długo do niego dochodziłem. On jest w sumie bardzo prosty, bo nie ma takiej osoby i nigdy nie będzie. I ten kościół będzie chujowy, w sensie takim, że ci ludzie, ja mam nadzieję, że teraz coś tak stanie, że wiesz, że naprawdę 80% zrobi apostazję, będzie coraz mniej powołań i to się będzie odbudowało, znaczy, że to jest jakby zburzenie świątyni, że to musi, że już za daleko zaszło, to znaczy jest moim zdaniem to, wiesz, że teraz będzie zupełnie inne motywacje będą, żeby pójść na przykład do zakonu i wtedy od początku może za 200-300 lat będzie rozkwit tego wszystkiego. Ale wracając do tematu, no to ta odpowiedź, która jest dla mnie taka najprostsza, że to jest po prostu, nie ma takiej osoby, która była oprócz Jezusa. Po prostu nie szukać nigdzie indziej, bo nigdzie nie jest powiedziane, że znajdziesz gdzieś indziej. Znaczy, no, nigdzie nie jest obiecane, wręcz przeciwnie, jest obiecane, że nie znajdziesz nigdzie indziej niż w nim. Bo tak sobie nawet pomyślałem już tak po wszystkim, że gdybym żył w tamtych czasach, nie? I no przecież już Jezus na krzyżu coś takiego i poznaje tych apostołów, nie? I dowiaduje się, że tutaj Piotr zdradził ten coś tam. Nie wiem, jacy oni byli. Może też by mnie wkurwiali. Nie wiem, nie jest wszystko opisane, nie? Wobec tego jakby patrzę już tylko w odpowiednim kierunku i liczę, że to mi wystarczy. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Wejdę teraz w pozycję takich osób, które zadają no, dużo, dużo pytań. Wydaje mi się też nie bezpodstawnie. Sam te pytania też słyszę. No ale okej, mówisz Jezus, a po co ci do tego kościół? I to jeszcze taki kościół, jak jest, jak teraz. No, bo ja sam bym nie dał rady. I mimo wszystko jest bardzo dużo osób w kościele, które mówią i zadają takie pytania. Czyli jest bardzo dużo osób w tym kościele, którym się to i to nie podoba, mają te problemy, po co im, no ale jest bardzo dużo takich osób w tym kościele. Gdzie jesteś? Ale też, no ja widzę duży sens i w Eucharystii, i w spowiedzi, i w tym wszystkim. Sobie nie wyobrażam, że mógłbym bez tego funkcjonować i patrzeć na niego w tamtą stronę. No na zasadzie, nie wiem, że jak ktoś ci daje, strasznie będzie porównanie, jak ktoś ci daje wypasioną furę, żeby gdzieś dojechał i to jest super fura, ale niestety siada za nią chujowy kierowca, to nie znaczy, że ta fura jest słaba. Ha, taka słaba, tylko znaczy, że aktualnie jest chujowy kierowca, ale tylko tym samochodem można dojechać, nie wiem, przez taki teren, jaki tam jedziemy. Nie? Może on się czasem będzie cofał, czasami zobaczył z trasy, ale
innym samochodem, no to na najbliższym po prostu, nie wiem jak się zmieni, zjedziemy na jakiś, to się zakopią koła czy coś, a ten samochód to wszystko przetrwa, a być może trzeba po prostu zmienić kierowcę. No takie porównanie na szybko, nie miałem czasu, zaskoczyłeś mnie pytaniem, pomyślałem coś bardziej inteligentnego, ale na razie masz tyle. Użyłeś też takich słów w tej rozmowie, że jestem zrozpaczony tym, co się dzieje w polskim kościele. To znaczy, czym jesteś zrozpaczony? No jestem zrozpaczony tym, że według mnie to jest mafia, która chroni pedofilii. Te ich argumenty są nijakie. Jest to niekonsekwentne i to nie jest tak, jakie powinny być. Nie stanęli w prawdzie, nie ponieśli żadnych konsekwencji. Nie wzięli tego na klatę. Już pomijam też, że się nie zachowali jak kotlicy, nie zachowali się jak mężczyźni, tak w moim rozumieniu. Wobec tego jestem zrozpaczony, bo jak teraz, nie wiem, jak ja córką nie wytłumaczę, no jak bym wytłumaczył, że co? No ja akurat nie miałem takiej świadomości, nie było tych wszystkich afer pedofilskich, tego wszystkiego i miałem czas sobie jakby ten fundament wybudować, ale teraz nawet nie masz ochoty budować tego fundamentu, jak widzisz jednego z drugim, rozumiesz? Wydaje mi się, że oni nie wiedzą, ile zła to wyrządza. Tym jestem zrozpaczony, bo odpowiedzialność za na przykład to, że ileś tam pokoleń następnych nie będzie przy kościele, jest tu. I to się dzieje teraz, tak? Moim zdaniem. I tym jestem zrozpaczony, że jakby nie ma w ogóle takiej świadomości tego. Rozumiesz? No nie ma tego świadomości. To zdanie, za mało jest dla mnie w kościele wiary, a za dużo klerykalizmu i źle rozumianej władzy. No to znaczy za mało wiary? Za mało, nie wiem, jest karygmatu, za mało jest głoszenia Ewangelii. No dla mnie to jest taki system władzowy, że jeżeli jesteś pewnego rodzaju księdzem, czy nie robisz pewnych rzeczy, to nie dostaniesz takiego stołka, nie zajdziesz tak wysoko, musisz zrobić tak, musisz tak, albo biskup ci to, albo biskup to, znaczy jest... Jak polityka, rozumiesz, że to jest według mnie, że kto chce jakieś stołki, dzielenie się stołkami, dzielenie się różnymi rzeczami. Co jest dla mnie bardzo też ciekawe, że po tym wywiadzie, to ja tak powiedziałem go, wiesz, no bo tak myślę, to by się wypowiadam, bo się tym zajmujesz, ale ja nie będę teraz chodził i gadał o kościele, bo po prostu, bo tak mam, no i tyle, to jest moja sprawa. Ale to jest bardzo ciekawe, że dostałem dużo wiadomości, bo to zazwyczaj, nie wiem, czy wiesz, to jest rozwścieczyć w internecie po prostu swetry, czyli tak zwane, wiesz, środowiska okołokościelne, te, Jezu, jak to się nazywa? Wspólnotowe. No to jest, powiem ci, to jest masakra. To jest po prostu, to są harpie. No wiesz, że ten, że się rozczarowało, że się modlą, że schodzę, że szatan, że w ogóle wszystkie rzeczy. Ale dostałem bardzo dużo, może bardzo dużo, ale na pewno z 15 wiadomości od księży, że im dziękuję, że się zgadzają i że cieszę się, że ktoś to powiedział. Szkoda, że oni tego nie mówią, ale wydaje mi się, że właśnie tak jest stworzony ten system, że oni się boją po prostu tego powiedzieć, że żyją w jakimś takim zastraszeniu. Ale żaden ksiądz do mnie nie napisał, że przegiem, tylko wręcz przeciwnie. A tak w drugą stronę też używasz takiego sformułowania, mówisz takie zdanie. Cała nadzieja w świeckich osobach, dla których Kościół jest ważny, w nich upatruje nadzieję, bo już na pewno nie w wysoko postawionych księżach skompromitowanych na całej linii. Myślisz, że faktycznie tacy świeccy zaangażowani mogą zrobić różnicę? Myślę, że wystarczyło, żeby nikt nie dawał notacy. Mhm. I by się skończyło rumakowanie. Po prostu. Nawet tyle. Zobacz, że te wszystkie, gdyby nie media, to żadna z tych afer by nie wyszła. Także też musimy wiedzieć, w jakiej rzeczywistości i żyjemy. Oni po prostu rozwiązują te problemy tylko i wyłącznie przez nacisk mediów. Ja nie wierzę w to, że gdyby nie było mediów, to by cokolwiek się zmieniło. Nie zmieniłoby się. Wobec czego to, co teraz się dzieje, i tak się dzieje tylko dzięki świeckim i to w dużej mierze nie katolikom, też katolikom, którzy się tym zajmują, ale świeckim, którzy po prostu chcą sprawiedliwości i prawdy. Nie katolikom. Żeby do tego dołączyć ludzi, którzy katolików i na przykład nie mieliby z czego żyć i się dzielić czym, bo by nie było, to myślę, żeby to się... To jest może takie naiwne, radomskie myślenie, ale wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo skuteczne. No to trudno. Nie ma religii w szkołach, także nie zarabiają. To by, wydaje mi się, bardzo szybko się skończyło rumakowanie.
użyłeś takiego sformułowania, jak wczoraj rozmawialiśmy, ale też widziałem już i słyszałem w kilku miejscach, mówisz o tym, że dla ciebie najważniejsze, nie tylko w tej przestrzeni wiary, ale w ogóle, zamiennie używasz, żeby być radykalnym w miłości, albo że jeżeli masz być jakimś fundamentalistą, to fundamentalistą w miłości. Dwa wyjaśnienia poproszę. Co to dla ciebie znaczy miłość i co to znaczy być fundamentalistą czy radykałem w miłości? Oczywiście, bo to jest radykalizm miłości, jest to tak naprawdę radykalizm bardzo wymagający od siebie. To znaczy, że to jest radykalizm na mnie nastawiony, na to, żebym ja się zmieniał i żebym na przykład, wiesz, wybaczał, kochał swoich wrogów, nie nienawidził, żeby... To jest coś, co sprawia ten radykalizm, że on jest skierowany, ja go kieruję na siebie. Radykalizm miłości, ja muszę dawać tyle miłości, żeby ludzie się czuli przy mnie bezpieczni, kochani, osoby, z którymi się nie zgadzam, z którymi po prostu wszystko mnie dzieli. To jest bardzo trudne, rozumiesz? Czasami wbrew jakiejkolwiek logice, wbrew swojej wygodzie ich kochać. I ten radykalizm jest, wydaje mi się, konieczny, żeby żyć Ewangelią, bo to nie ma większego radykalizmu moim zdaniem niż taki radykalizm. Bo tak, wiesz, pewne rzeczy tak też przez to, jeżeli tak czytamy, to też... że tak się przestajemy nimi nadziwić, one się wydają takie oczywiste, ale to są takie, się stały takie, wiesz, zdaniami wydmuszki, takie zdania, które tyle razy słyszeliśmy, że już nie robią na nas wrażenia, nie? Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za ludzi, także na nikim nie robi wrażenia, jakby to tyle razy słyszałeś to zdanie, znaczy nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że już ono... Może jak truizm taki. Tak, to jest taki po prostu slogan, cukier krzepi, wiesz. I jakby na nowo to, co tak naprawdę, co to w ogóle, wiesz, tak naprawdę znaczy, no to już jest taki stopień radykalizmu, że wyżej nie ma, nie? To tak jak, to już dawno czytam, jak Ryś napisał w tym Skandal Miłosierdzia, tam wiesz, no, sytuacja z Marią Magdaleną, ja sobie ją przynoszę, że po prostu, że teraz na mszę przychodzi, nie wiem, osoba LGBT, nie wiem, wszyscy, zakłóciła. Znaczy, to jest według mnie bardzo, bardzo dobre przełożenie, nie? Zakłóciłam mszę, wywalam ją ten. I tak dokładnie było z Marią Magdaleną i wyszedł Jezus. I to jest jakby, wydaje mi się, na dzisiejsze czasy przełożenie, ten kaliber. I kto, no chodź tutaj, jesteś moim przyjacielem, kocham cię. Wtedy, jeżeli jesteś teraz, powiedzmy, radykalnym takim katolikiem, wyobraź sobie, jaki to radykalizm miłości polega, żebyś te wszystkie swoje złości pokochał tę osobę, znalazł dla niej miejsce, traktował na równi, nawet lepiej z sobą, uświadomił sobie, że Jezusem kocha tak samo jak ciebie. Znaczy wiesz, ja sobie to, jak sobie to na takie rzeczy przekładasz, to dla mnie to się coś otwiera w tym, czym jest miłość, czym jest ten radykalizm miłości, jak on jest niewyobrażalny dla ludzi. Znaczy nie dość, że niewyobrażalny, to nie do wyobrażenia. Wiesz, o co chodzi. W utworze, który zamyka płytę Wracaj, wypowiadasz, wyśpiewujesz takie słowa, które ja odbieram jako jakąś prośbę, jakieś pragnienie, jakieś wołanie, w sensie mówisz, śpiewasz, zanurz mnie w rzece. Co to znaczy, w sensie, o co ty tam prosisz? Oczywiście, to jest taki bardzo osobisty utwór, taka modlitwa, bo tam jesteś jeszcze strasznie, czy to ty jesteś tą rzeką. Pewnie żyjemy, jak tu wczoraj gadaliśmy o tym, w zupełnie różnych bańkach, nie? W niektórych bańkach, że tak powiem, jest ciężej, znaczy ciężej. Nie chcę tak mówić, bo to wcale nie czuję, że jakby katolicy czy coś jestem, że jestem jakiś prześladowany czy coś. Absolutnie nie, ale w niektórych bańkach po prostu to jest trudniejsze, a w niektórych jest łatwiejsze, nie? Ja akurat jestem w tak dziwnym miejscu, że trochę ta bańka mnie jebie i ta bańka mnie jebie. I to jest dość niekomfortowa sytuacja psychicznie dla mnie i trudna, nie? No bo nie jestem w środowisku antyklerykalnym, mocno antykościelnym, tak powiedzmy, bronię tego kościoła. W środowisku mocno katolickim ten atakuje, także takie mam założenie. I trochę czasami dostajesz po dupie przez to, jest tak niefajnie, po prostu się czujesz i masz jakieś tam wątpliwości, bo fajnie jest być w którejś z tych baniek, to jest bardzo bezpieczne.
No i tak nie masz jakiegoś schronienia. No i to zanurzenie w tej rzece, czyli w tym Jezusie, w tej łasce, jest dla mnie jakby, dla mnie osobiście jedynym ratunkiem. To tak jak teraz usłyszałem, jak to powiedziałem, to zabrzmiało, jakbym był jakimś takim, wiesz, jedyny sprawiedliwy. Zupełnie mi nie o to chodzi, ale mówię po prostu szczerze, jakie są moje odczucia. Wiesz, jeżeli jesteś księdzem, który, nie wiem, w internecie głosi rekolekcje i coś mówi, ten masz jakoś ten i cię walą z jednej strony, to teraz masz miliony obrońców i nie czujesz się w tym sam. Jeżeli jesteś po drugiej stronie, walisz w kościół, tutaj cię walą, to masz miliony obrońców, to jesteś sam. A jeżeli jesteś, a dużo wydaje mi się, tak naprawdę jest takich ludzi, jak ja w swoich środowiskach i jeżeli mówisz to, co mówisz, no to masz z jednej i z drugiej strony po prostu po ryju. To jesteś takim łącznikiem. I o tym jakby było, o tej takiej mojej samotności, trudności, w tym, że potrzebuję kogoś, kto by też w pewnych momentach tak po ludzku po prostu za mną stanął. A że nie ma, no to zanurz mnie w rzece. Paweł, życzę ci, żebyś miał siłę na to wszystko. Nie tylko w tej przestrzeni, o której mówiłeś na końcu, która pewnie jest trudna, właśnie to bycie gdzieś pomiędzy, no właśnie nie uciekanie od tego i wytrzymanie, no ale też siły po prostu w przestrzeniach wszystkich, w których funkcjonujesz, rodzinnych, zawodowych. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to trochę odsłonięcie, trochę otwarcie i pokazanie mi, nam jakichś takich ważnych przestrzeni dla ciebie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze wejdźmy i posłuchajmy sobie rzeki. Niech wreszcie spadnie ten deszcz, wszystko usycha, czy wiesz? Nigdy nie byłem aż tak blisko, by odejść, nie wrócić, zamknąć drzwi. Jeśli cię nie ma, to wszystko to żart. Jeśli mogę cię kupić, to nic nie jesteś wart. Dotrzymaj słowa, miałeś przyjść przez człowieka. Nie chcę znać cię tylko z ksiąg. Jeśli jesteś, to zanurz mnie w rzece. Zanurz mnie w rzece. Zanurz mnie w rzece. Zanurz mnie w rzece. Niech w końcu zerwie się wiatr. Kiedyś myślałem, że wiatr to ty. Nigdy nie byłem aż tak pusty, niepewny jak dziś. Jeśli cię nie ma, to wszystko to żart. Jeśli mogę cię kupić, to nic nie jesteś wart. Potrzymaj słowa, miałeś przyjść przez człowieka. Nie chcę znać cię tylko z ksiąg. Jeśli jesteś, to zanurz mnie w rzece. Zanurz mnie w rzece. Zanurz mnie w rzece. Zanurz mnie w rzece. Przecież niewiele chcę, a tak rzucony na wodę musi wiedzieć, czy musi wiedzieć, czy ty jesteś tą rzeką. Czy to ty jesteś rzeką? Ty jesteś tą rzeką? Czy ty jesteś tą rzeką?